Nie będę ukrywał, będzie to dla mnie bardzo trudny film i ostatni w takim rodzaju. Ponieważ oddaję wam cały swój ekwipunek w Pet Simulator X. No dobra, może prawie cały, ale zaraz wam powiem, o co chodzi. Niestety aktualnie pomału kończę z Pet Simulator X. Odcinki z tej gry nadal będą się pojawiały na moim kanale, ale w jeszcze mniejszej ilości. Powiedzmy tak raz na 3, 4, może 5 dni, zależy od kontentu. Dodatkowo od jutra na moim kanale pojawi się bardzo ważna dla mnie zmiana. Zapamiętajcie sobie tą datę, 21 lipca, godzina 16. 100.00. Oczywiście mówimy to o roku 2023. Sobie to ostatnio zadaję wam też pytanie na karcie społeczności. Czy nagrywamy dalej Pet Simulator X? 70% osób zagłosowało w niej, że nie, co było dla mnie bardzo, ale to bardzo szokujące. No ale okej, to całkiem sporo, ale pamiętam też o 30%, dlatego pozostaje Pet Simulator X na moim kanale, ale będzie on w mniejszych ilościach, dzięki czemu wszyscy powinni być zadowoleni. No nie oszukujmy się widzowie, ale aktualnie w Pet Simulator X nie ma co do robienia. Jak w grze będzie więcej kontentu, to też będzie się pojawiło więcej odcinków, to jest logiczne i proste chyba, no nie? Jestem ciekawy, czy ktoś jeszcze z was gra tak na poważnie w Pet Simulator X, czy tylko już sobie tak obchodzicie z sentymentu. Zauważcie też, że na YouTubie jest znacznie mniej filmików z Pet Simulator X i to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Najwięksi twórcy z Robloxa już odchodzą już od Pet Simulator X albo odeszli. Dużo osób jeszcze mi pisało niedawno, że hejtuje tylko Pet Simulator X, że się nie skończy, że gra ma się bardzo dobrze, że wychodzą wszystkie nowości i tak dalej. No niestety dla wszystkich, nawet i dla mnie, ale miałem rację. Po prostu gra aktualnie nie ma za dużo do zaoferowania dla graczy i dla samych twórców. A tutaj kilka przykładów. Czy wiecie, jaką wspólną cechę mają youtuberzy? Frelly, Cebulson, Mendif, Makiu, Aroshi, Adixu, Fireout, Simon i można było tak bardzo dużo wymieniać? Po pierwsze są oni z Polski, a po drugie kiedyś nagrywają w Pet Simulator X, a teraz już tego nie robią. No przyczyna jest tak naprawdę jedna, no brak kontentu i fajnych rzeczy. No może poza Fireoutem, ponieważ on to już w ogóle nie nagrywa. Kto wie, ten wie, na jakim kanale oczywiście nagrywa. A za granicą tacy ogromni twórcy, tacy ogromni content creatorzy jak May Richard, LCLC, Zomk, AlphaGG, Nightfox, Russo, pewnie ich bardzo dobrze znacie. Tak, oni też już skończyli z Pet Simulator X-em. Nikomu już się nie chce w to po prostu niestety grać, no. No ale w sumie czego by się tutaj dziwić, ta gierka ma już 2 lata, wyszła 29 lipca, czyli za niedługo będziemy mieli drugą rocznicę. Sama gra już sobie nie rodzi, w godzinach nocnych mamy po 30 tysięcy graczy, gdzie pamiętajcie, że o tych godzinach grają gracze z USA, a USA jest ogromne. W dzień, gdzie są wakacje, mamy po 70 tysięcy osób i tak, jest to bardzo ogromny wynik, ale pamiętajcie, że my tutaj mamy event razy 2 diamonds, jeżeli byście nie wiedzieli, to tak, mamy taki event. A dodatkowo jeszcze są free jajka, rozumiecie, to free jajka. Teoretycznie wczoraj w Pet Simulator X zagrało 166 tysięcy prawie nowych użytkowników. No tylko, że z tym jest mały problem, ponieważ większość z tego to są oczywiście multikonta do farmienia, czy to do otwierania jajek, czy to właśnie pozgarniania tych jaj. Mi już niestety ta gierka nie daje tyle przyjemności, co dawała jeszcze rok temu, czy 2 lata temu, po prostu no nie. A to wszystko jest spowodowane brakiem kontentu, ponieważ jedyne co wiemy o tej nowej aktualizacji, która pojawi się w sobotę, to są jakieś rakietowe pety i nowe zabawki. Wszystko widzicie aktualnie pewnie na ekranie. No i mam nadzieję, że Happy Pet Game wyjdzie bardzo szybko jeszcze w te wakacje i gwarantuję wam, że naprawdę będę ostro w to grał, naprawdę będę ostro w to tryhardował, wydawał robuxy, bo ja chcę nadal tu grać, ale tu już nie mam co do roboty. Tak samo jak inni twórcy z Robloxa, no nie. Więc sobie to po tym co powiedziałem, mam nadzieję, że zostaniecie jeszcze na moim kanale na trochę, ponieważ będą te gierki z Robloxa, tylko że po prostu inne, będziemy się dużo fajniej i śmieszniej bawili, mam taką nadzieję. Na Pet Simulator X od czasu do czasu również się będzie pojawiał, jak będzie coś ciekawego do robienia. Z racji na to, że ja już tyle w Pet Simulator X grać nie będę, postanowiłem, że rozdam wam swój cały ekwipunek, dosłownie cały ekwipunek. No może poza tym Titanikiem, którego tutaj mam, ale wszystkie huge, które tutaj aktualnie widzicie i te 600 miliardów gemów, które też są po prawej stronie, wszystko to wam rozdam za darmo. Mamy tutaj pewnie coś koło 3,5 tysiąca rapu, czyli łącznie koło 4 tysięcy. No wydaje mi się, że całkiem sporo. 4 tysiące B za darmo, nie no, fajnie wygrać, nie? A na swojego Titanika przyjdzie jeszcze pora. Mam z nim kilka odcinków zaplanowanych i po prostu nie chcę go jeszcze tak o wam po prostu rozdać. W sobotę pojawi się standardowo live o godzinie 17:30 z nowej aktualizacji w Pet Simulator X na moim kanale. Wtedy będę rozdawał większość z tych rzeczy, a dzisiaj rozdam wam. W dzisiejszym odcinku rozdam wam takiego huge pirat parota, którego wydropiłem dosłownie wczoraj, dodatkowo rozdam wam huge gecko i 200 miliardów gemów. Więc pod tym odcinkiem wylosujemy 3 zwycięzców. Żeby wygrać, zostaw łapeczkę w górę, a w komentarzu napisz słowo konkurs oraz wasz nickname z Robloxa. To są dwie bardzo ważne rzeczy, które musicie napisać pod komentarzem, bo inaczej no nie wyjdzie. A na sam koniec tej wypowiedzi chciałbym powiedzieć coś, czego jeszcze nigdy na tym kanale chyba nie powiedziałem, ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować Prestonowi oraz całemu zespołowi Big Games za stworzenie Pet Simulator X całego
całego tego community, no bawiliśmy się wszyscy świetnie. Gdyby nie ta gra, nie mówiłbym do tak dużej ilości osób. Pewnie już by mnie nie było nawet na YouTubie, a przede wszystkim nie grałbym tak bardzo z uśmiechem na ustach w Robloxa. Dziękuję za te wspaniałe 2 lata i teraz pożegnajmy Pet Simulator X i zaczekajmy na Happy Pets Game. Dosyć długi statement, co nie? Tak, wszystko to sobie napisałem w notatniku. Dokładnie, identycznie wszystko. Wiadomo, że tam trochę pozmieniałem. No ale zróbmy sobie te wszystkie czynności po raz ostatni, bo już ich prawdopodobnie nigdy nie będę robił. Ej, ja nie mam w ogóle żadnych zwierzaków, co jest? Te wszystkie pety, które tutaj widzicie, też wam mogę rozdać. To serio, dla mnie to nie jest najmniejszy problem. Jeżeli wy będziecie chcieli, to ja też mogę to rozdać. Serio. I jeszcze są tutaj jakieś gifciki, za które wam bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Jesteście po prostu wielcy. Boją moich perturbacji z Pet Simulator X, no lubimy to. Lecimy, Daker, proszę bardzo. Jest, udało nam się. Dostaliśmy przy okazji questa, super. No ale tego Daker, no to wiadomo, no nie będę już aż tak często robił jak teraz. Jeżeli chodzi o masterki, 82%. Wydajmy sobie też w tej grze ostatni raz Robuxy. Może nie dużo, bo 400, ale kupmy sobie takie jedno Exclusive Atlantyda jajko. Proszę bardzo. Zakupione łącznie na Pet Simulator X. Podejrzewam, że wydałem koło 60 tysięcy Robuxów. Coś takiego, gdzie jest to jajko? Tutaj. No to co, lecimy, otwieramy. Patrzcie, OSK wokół kręci, serio. No ale lecimy, otwieramy, zobaczymy. Może jakiś huge, może Titan, zobaczymy. No niestety nie. Szkoda, trudno, ale by to było, nie? Gdybyśmy tutaj wydropili Titanika, to serio, chyba bym robił codziennie daily. Zróbmy sobie ostatni raz tą maszynę, proszę bardzo. I w ogóle nie używałem tej konsoli, która jest tutaj. Jest tam w ogóle jajko razy 50, to lecimy sobie po nie. No i co, uda się czy się nie uda? Uda się złapać tę łapkę czy się nie uda? Ojojojo, udało się. No i wypadło, ale skam. Nie, ja się nie poddam, nie, ja będę walczył. Jeden token, nie obchodzi mnie to. No to może teraz, hop, 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 hop. Oj, siedzi czy nie? Dobra, siedzi. No i może tutaj, może teraz, może to się uda. Dawaj, nie. Ej, naprawdę widzowie, ja się przez te ostatnie 2 lata bardzo dobrze bawiłem w tą grę i wiem, że ja teraz brzmi, jakbym już nigdy miał nie wejść do tego Pet Simulator X, a powiedziałem, że tak nie będzie, bo tak serio nie będzie. No ale jednak jest to dla mnie pewne zakończenie pewnego etapu, no sami jutro zobaczycie też, o co dokładnie chodzi, no po prostu wow. Jedyne, z czego jestem smutny chyba, to że nie osiągnąłem maksymalnej rangi posiadacza, jak można to tak nazwać, jeżeli chodzi po prostu tutaj, mam Pet Overlord. To jest chyba jedyna rzecz, jaką nie osiągnąłem w Pet Simulator X. No dobra, może jeszcze poza wydropieniem Titana. Więc co ja wam widzę, mogę powiedzieć, wpadajcie na jutrzejszy odcinek, ustawcie sobie budziki, ustawcie sobie odbiorniki. Dobra, na live również będzie Pet Simulator X, również wbijajcie, ponieważ będzie to pierwszy taki live w takim rodzaju, więc gwarantuję wam, że warto sobie wbić. Dziękuję, po prostu jeszcze raz z całego serduszka dziękuję dla Prestona, a przede wszystkim dla was za to, że bardzo dobrze się bawiliśmy na tym Pet Simulator X, że stworzyliśmy jedną z większych społeczności w Polsce, jeżeli chodzi o Pet Simulator X. Dzięki, trzymajcie się, jutro będzie normalny odcinek i pojutrze i tak dalej, siemano.